Dobry wieczór Państwu, Kamil Klimczak, witam w komentarzu koniecznym. Skończył się marzec, zaczął się co za niespodzianka, kwiecień. E, jesteśmy w ten wyborczy wieczór, ale jeszcze godzina niecała głosowania w wyborach samorządowych została, więc ponieważ trwa cisza wyborcza, nie możemy o tym. Nic powiedzieć. Mogę tylko Państwu powiedzieć, że na godzinę 17 frekwencja wyniosła 39,43%. Nie będziemy się nad tym rozwodzić, bo mamy dużo więcej wydarzeń do opowiedzenia z Piotrem Korczarowskim. Witam Państwa, cóż, za niesamowite emocje tego dnia. Tutaj w studiu przebieramy nogami na samą myśl, jak to niesamowicie Polska się nam zmieni już za parę godzin, także i prawie nie poznamy, ale do tego czasu. Poznajmy wydarzenia z ubiegłego miesiąca z innej strony, z naszej perspektywy. Policja brutalnie rozpędza protestujących pod sejmem rolników. Czy tak nowy rząd zamierza rozwiązywać teraz problemy w Polsce? Prokuratura Krajowa zleca przeszukania w mieszkaniach znanych polityków. Śledczy wchodzą siłą do domu byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Prezydent i premier RP lecą razem do Waszyngtonu. Co mogli ustalić na spotkaniu w Białym Domu z Joe Bidenem? Jak widzicie państwo jest o czym mówić. Notabene w ogóle tak, taki wtręt tylko na początku zrobię, że jest takie przeświadczenie, że jak jest cisza wyborcza, to nie można mówić o polityce. I w ogóle najlepiej by było, żeby kandydaci w wyborach zapadli się pod ziemię, nic nie mówili. A to nieprawda. Wystarczy nie publikować sondaży, mimo że bazarek na Twitterze czy tam X-ie kwitnie w najlepsze, a pod warunkiem, że nie agituje się, nie zachęca i nie zniechęca do głosowania na danego kandydata, to można mówić, ale no generalnie wszyscy, wszyscy się boją, że ja was zgłoszę i, i wtedy będą problemy. Ale dobrze, już do rzeczy zaczniemy od protestów rolników, którzy protestowali, blokowali cały kraj praktycznie, w kilku, można powiedzieć, Falach, mieliśmy kolejne przypadki blokad rolniczych z województw Łódzkiego, Małopolskiego i tak a pozostałe to były dane bez przypisania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną. E, natomiast no, doszło też do takich y, y, scen, które mi przypominały marsze niepodległości ze starych Dobrych czasów, kiedy płonęły budki, wozy transmisyjne, i ten sam człowiek wtedy rządził. Tak, cóż za przypadek? Same przypadki dzisiaj. Proszę Państwa, rzeczywiście, kiedy przygotowujemy materiały na ten komentarz, konieczny co miesiąc, Swoją drogą taka dygresja, teraz jeszcze przyszła mi myśl do głowy. Będziemy musieli się zastanowić, czy rzeczywiście trzymać się sztywno tego, y, że zawsze komentarz konieczny w pierwszą niedzielę miesiąca, bo w tym miesiącu. Ta niedziela wypadła prawie że w połowie miesiąca. Co prawda były święta, no ale tak się złożyło, że pierwsza niedziela kwietnia to siódmy dzień, także już sporo przebrzmiałych wydarzeń, a my musimy do nich wracać. Ale skoro już wracamy, no to zawsze trzeba odpowiedzieć sobie na pytanie, co tak naprawdę było ważnym wydarzeniem ubiegłego miesiąca i czy mamy w ogóle coś tu do dodania, bo przecież naszą rolą nie jest informować Państwa o wydarzeniach, które miały miejsce miesiąc temu. Tylko rzucić na nie nowe światło, poszukać drugiego dna, wytłumaczyć je troszkę lepiej. I tutaj y, nie było wątpliwości, że protesty rolników były takim punktem, y, którego pominąć. Się po prostu nie da. O ile dziś żyjemy wyborami, to miesiąc temu cała Polska żyła protestem rolników, którzy, jak Kamil powiedział, byli na blokadach, na drogach krajowych, na autostradach, blokowali miasta czy, czy wjazdy do miast, raczej takie ważne węzły komunikacyjne, ale też przejścia graniczne, na wszystkich praktycznie przejściach granicznych z Ukrainą były protesty rolników. Ja dobrze temat przerobiłem, dlatego że Pozwoliłem sobie przygotować dla Państwa film dokumentalny. Nie wiem, czy y, Państwo mieliście w ogóle okazję go zobaczyć. Y, jakieś tam kontrowersje narosły wokół tego filmu, bo on zniknął spoza mojego zasięgu już y, w dniu premiery. Niektórzy sobie po prostu przywłaszczyli tę treść, ale to jest y, temat na oddzielny w ogóle program. Czym się różni udostępnienie od kradzieży treści? Dzisiaj temu nie będziemy poświęcali czasu, natomiast y, polecam Państwu ten film bowiem on szczegółowo opowiada historię rolników, tego dlaczego wyszli na ulicę, dlaczego protestują, jak wygląda ten protest i czym może się skończyć. Natomiast dzisiaj yy, chcieliśmy, jak Kamil słusznie zauważył, zwrócić Państwa uwagę na jeden najważniejszy element, który wypłynął z tych protestów rolników, mianowicie stosunek władzy do tejże grupy społecznej, dlatego że zarządów PiSu oczywiście, że zdarzały się różne pacyfikacje protestów, ale za każdym razem była to narracja o pewnej specyficznej grupie ludzi. Jak pod rządami PiSu yy, w jakiś sposób policja pacyfikowała marsz niepodległości, no to sięgano do starej narracji, że to jacyś bandyci tam się udzielają, że to są jacyś kibole, jacyś po prostu y, ludzie, którzy szukają zadymy. Y, za też y, policja pacyfikowała protest przedsiębiorców, ale wówczas to byli ci, którzy łamali różne obostrzenia sanitarne i narażali wszystkich na zarażenia, więc trzeba było ich pacyfikować. No i jeszcze standardowo ludzie, którzy sprzeciwiali się szczepieniom, no ci to już w ogóle wiadomo foliarze, płaskoziemcy i tak dalej, więc tych to w ogóle y, nikomu już praktycznie nie było szkoda. Ale A... tu wejdę Ci w słowo. Jest jeden wspólny mianownik, zaraz to zobaczymy że prawda jak y, największe szanse właśnie żeby dostać gazem albo czymś tam miał ten kto stał spokojnie czasem nawet z flagą a jak ktoś szedł z flagą ko inną większej ilości kolorów, dokładnie sześciu. Jeszcze kopał, wyzywał, tak jak prawda nie doszła warszawianka roku niejaka pani Katarzyna, nie będę używał prawda tam sformułowania babcia, bo to aż nie, nie przystoi wobec takiej... Była swoją drogą wczoraj na proteście. ...trawestując Rafała Ziemkiewicza patusiary. Ludzie powiedzieli, że przyszła wiedźma, no, no, więc to jest... Y trafne, trafne określenie. Są babcie i są <coughs> wiedźmy. Także ona mogła wyzywać policjantów, ich pluć, kopać i tak dalej i oni nic w ogóle nie, nawet Ale się nie ona dotknęli. Ona to robiła w imię wolności słowa i wyższych wartości, których my po prostu w zaściankowym kraju i naszej płaskoziemskiej, ograniczonej tak, perspektywie tych, tych, nie rozumiemy. Tych wartości z samego dna my, nie, Ale my, my, zdaniem władzy, po prostu nie dojrzeliśmy do tego, nie rozumiemy tych wartości. A niech My jesteśmy y, polskimi ksenofobami, którzy siedzą w swoim faszystowskim grajdole i nie jesteśmy po prostu godni rozumieć tak znamienitych no wartości. No tak, 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 ja wiem, bo to są bo to no, ciemni, państwo, jak bardzo sobie kpię. Ale wracając rolnicy, do protestu rolników, tak, bo to no. jest ok, więc... Tak jak mówię, proszę Państwa, to dlaczego rolnicy protestują, to przeciw czemu protestują i jak protestują, to zachęcam Was do obejrzenia filmu dokumentalnego mojego autorstwa pod tytułem Chłopi Ugorowani. Pozwolę sobie przy tej okazji tylko wyjaśnić tytuł, dlaczego ugorowani, bo ugorowanie ziemi polega na pozostawieniu jej trochę samej sobie. Po prostu, oczywiście, są różne techniki. Wiem, że jak ktoś jest po jakiejś takiej szkole rolniczej to zwróci mi uwagę, że można ugorować agor ziemię w sposób taki aktywny, można ją w tym czasie nawozić, można. Ale ugorowanie ziemi takie od setek lat zazwyczaj wyglądało tak, że po prostu już te ziemie zostawiały zostawiało się samą sobie. Niech sobie odpocznie, ale niech tam się dzieje na niej co tylko. Więc ja stwierdziłem, że skoro chłopi protestują przeciwko ugorowaniu ziemi między innymi to y, jest to doskonałe słowo, które opisuje też ich sytuację, bo oni zostali kompletnie sami sobie pozostawieni. Ale tego dziś nie będziemy tłumaczyć, bo to wszystko już Państwo słyszeliście nieraz i to jest też na tym filmie, także polecam. W zakładce wideo na naszym kanale w Emisji TV znajdziecie film dokumentalny Chłopi Ugorowani. Dziś natomiast opowiemy Państwu, jak pewne techniki władzy, bo porównałem wcześniej y, do y, PiSu y, obecne, Y, rządy y, usprawiedliwiają to y, dlaczego użyli policji przeciwko protestującym ludziom. I jeszcze tylko jedną rzecz zaznaczę, więc powiedziałem, że zapisu pacyfikowano konkretne grupy ludzi, gdzie zawsze było jakieś wytłumaczenie, że to jest jakaś specyficzna niewielka grupa ludzi. Natomiast rolnicy są tak dużą grupą społeczną w Polsce, że tutaj już y, podobna narracja wydawałoby się, że nie przejdzie, dlatego że rolnicy są wyborcami praktycznie każdej partii politycznej. Każda partia polityczna może liczyć na jakiś tam głos y, któregoś z rolników. Tymczasem obecna władza stwierdziła, że to nie ma znaczenia, dlatego że no. To już moje domniemanie i trochę moja arogancja, ale najwyraźniej y, ci, którzy obecnie rządzą Polską, stwierdzili, że y, są na tyle nowocześni i super wykształceni, że głosują na nich tylko ludzie z wielkich miast. To też odwołanie do pewnego cytatu z niedawnej historii, że y, głosy rolników nie mają dla nich znaczenia. No i ten protest rolników z 6 marca w Warszawie brutalnie rozpędzono. Co prawda nie tam, gdzie był zarejestrowany, czyli pod Kancelarią Premiera w Alejach Ujazdowskich, ale pod Sejmem. Natomiast nie zmienia to faktu, że ten Sejm miał być otwarty, miały zniknąć bramki, ogrodzenia, a tymczasem w miejsce tych bramek pojawiła się naprawdę dobrze uzbrojona policja ze swoimi wozami bojowymi, tymi, które są używane do tłumienia zamieszek. I... Byli także policjanci niekoniecznie umundurowani. I o takich policjantach jeszcze zaraz parę słów, ale w tym momencie chciałbym Państwu pokazać dosłownie taki trzyminutowy fragment z tego filmu, właśnie Chłopi Ugorowani, w którym możecie zobaczyć pewną sugestię, o co tutaj chodzi i jak tłumaczy to wszystko rząd. Po ostatnich zamieszkach pod Sejmem internauci zauważyli, iż w wielu miejscach w Warszawie można było znaleźć porozrzucaną kostkę brukową. Zupełnie jakby ktoś się wcześniej przygotował na starcie z policją. Także ci, którzy rwali bruk na oczach kamer, podejrzewani są dziś o prowokacje. Uwagę internautów przykuwa ich nietypowy ubiór, w tym przede wszystkim konkretny rodzaj obuwia, którego oferta kupna wielokrotnie pojawiała się już na stronach policji. Funkcjonariusze w cywilnej odzieży mieli uczestniczyć w eskalacji wydarzeń, wtapiając się w tłum i prowokując swym zachowaniem reakcję sił prewencji. To taktyka, którą pod rządami premiera Tuska policja wielokrotnie wykorzystywała w minionych latach podczas Marszy Niepodległości. Na zdjęciach z 2012 roku widzimy, jak grupa takich prowokatorów wymusza działanie policji, która uderza w tłum, pozwalając jednocześnie inicjatorom zajścia uciec w boczną uliczkę. Następnie widzimy tych samych prowokatorów, stojących już w asyście umundurowanych funkcjonariuszy, a nawet dokonujących aresztowań uczestników manifestacji. Podczas niedawnego protestu rolników w Warszawie całą Polskę obiegło nagranie, gdzie widać, że ze szpaleru policji wybiega kilku funkcjonariuszy, którzy zatrzymują młodego człowieka z biało-czerwoną flagą, wyciągają go poza kordon sił prewencji, po czym rzucają na ziemię i obezwładniają. Chłopak musiał być wcześniej wskazany do aresztowania przez policjantów cywilów, bowiem nagranie nie wskazuje na jakąkolwiek formę łamania przez niego prawa. To również obrazek, który znamy z poprzedniej kadencji rządów Donalda Tuska. W 2011 roku ubrany w cywilną odzież funkcjonariusz policji rzucił się na człowieka idącego w kierunku marszu niepodległości. Użył na nim obezwładniającego gazu i dotkliwie skopał. Choć nikt nie potrafił uzasadnić tej sytuacji, narracja władz tłumaczących działania policji była za każdym razem taka sama. Jeśli chodzi o środki, podbajcie, tak ma siłości, od kilku lat budują atmosferę przed polami akceptacji, nawet z takiego yy, wrażenia, że kibok, który atakuje polskiego policjanta jest patriotą, i uważam, że trzeba to umieć mocno nazwać po imieniu. Jeśli chodzi o młodocianych, najczęściej przestępców, którzy używają kamieni, benzyny czy reakcji petak w czasie demonstracji, to nimi musi zająć się policja i I uważam, że tutaj lepiej go, na to państwo polskie sobie, sobie radzi. 11 listopada pokazał chyba w całą. Z całą wyrazistością. Już chyba nie pozostawiło to święto, przebieg tego święta, żadnych wątpliwości. Jakie wartości prezentują ludzie, którzy atakują polskiego policjanta, polską rodzinę spacerującą po, po yy, warszawskich ulicach 11 listopada? Yy, jakie wartości prezentują ludzie, którzy kopią leżącego policjanta? Policja broniła. Dostępu do budynku przed ludźmi, którzy tam się zgromadzili, atakowali kamieniami i grozili fizycznie y, 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 osobom zgromadzonym w tym budynku. Tak, wtedy policja działa. Nie powinno zatem dziwić, że po przeszło 10 latach od wydarzeń na marszach niepodległości, Donald Tusk sięga pod tę samą retorykę usprawiedliwiającą brutalność policji względem protestujących rolników. Ci, którzy złamali prawo w czasie manifestacji, ci którzy doprowadzili do Takich dramatów jak choćby ciężko ranny policjant uderzony kamieniem, będą odpowiadali yy, prawnie. I to nie traktuję ich jako demonstrujący rolników, tylko jako osoby, które yy, naruszyły prawo. No właśnie, proszę Państwa, w tym fragmencie filmu chciałem zwrócić Państwa uwagę, że narracja w wykonaniu tego obozu politycznego jest zawsze taka sama. Mieliśmy tutaj cztery konferencje Donalda Tuska, z czego trzy pochodziły z jego poprzednich rządów. Jedna dotyczyła protestów kibiców, druga dotyczyła marszu niepodległości, a trzecia pacyfikacji górników. I za każdym razem narracja ze strony tego człowieka była taka, że to żadni kibice nie można porównywać ich z patriotami to zwykli bandyci. To nie marsz niepodległości, nie polscy patrioci. To zwykli bandyci. To nie górnicy protestujący, to ludzie, którzy zamachnęli się na bezpieczeństwo urzędników, to zwykli bandyci. I dziś, jeśli chodzi o y, rolników, mamy taką samą narrację. To nie rolnicy y, protestowali pod Sejmem, to zwykli bandyci. I teraz, y, jakby mówię o tym, dlatego, że. W ten sposób można rozprawić się z każdą grupą społeczną. I to, co nowego mogę tutaj dodać, ponieważ y, nie tylko jestem autorem filmu o rolnikach i tych ich protestach, ale też y, no, siłą rzeczy musiałem rozmawiać z wieloma rolnikami. Y, wiem, proszę Państwa, jak ten protest się skończy. Y, wspomnijcie moje słowa. Otóż y, niektórzy piszą, że a tam rolników przekupią jakimś groszem i już chłopy zadowolone wrócą. Nie, nie, nie tak będzie. Będzie tak, że y, rząd wyłoni swoją koncesjonowaną opozycję z rolników, tak jak było na przykład z Solidarnością, że y, ukrócono ten prawdziwy, spontaniczny y, twór Solidarności i narzucono im jakąś głowę już podstawioną. Tak będzie teraz z rolnikami, że po prostu to rząd wskaże. Y, dobry przykład na, y, na to chociażby, kto w tej chwili <laughs> reprezentuje interesy rolników ze strony rządu. Michał Kołodziejczak, który przed chwilą jeszcze był po drugiej stronie. Więc w ten sam sposób rząd wskaże, kto będzie godny dostąpienia zaszczytu, wzięcia udziału w tym centrum dialogu, o którym mówi Tusk, i y, reprezentowania interesów rolników tamże. Natomiast reszta zostanie wsadzona do worka z etykietą zwykli bandyci, chuligani, przestępcy, i ci zostaną spacyfikowani. Więc y, moja opinia jest taka, że y, ten protest rolników skończy się w ten sposób, że oczywiście y, rząd y, po pierwsze będzie liczył, że, że rolnicy będą musieli wrócić na swoje gospodarstwa i zacząć prace polowe, bo to już jest najwyższy czas. A oni twierdzą, że dadzą sobie radę, że będą tam na zmiany, na tych barykadach i blokadach, i to jest pod kontrolą. No to jak to się nie uda, no to rząd po prostu wskaże, to będziemy rozmawiali z tym, z tym, z tym, a z Wami już nie. I wtedy ta naturalna. Część rolników, którzy się spontanicznie poorganizowali, jakaś tam oszukana wieś i tak dalej, stwierdzi, że no to jest po prostu cyniczna gra władzy i oni na coś takiego się nie godzą i rolnicy już zapowiadają, że będą w stanie protestować jeszcze agresywniej, że, że po prostu będzie eskalacja tych wydarzeń, a wtedy rząd można powiedzieć, że tylko na to czeka, żeby powiedzieć, o, z nimi chcecie negocjować? Z tymi chuliganami, bandytami, którzy demolują nam miasta? Nie, to takiego y, tutaj dialogu nie będzie, więc y, ten protest rolników już moim zdaniem jest rozegrany i żadna w tym wina rolników. Oni nie mają na to najmniejszego wpływu, bo tutaj jakby rząd y, obstawił wszystkie wyjścia, że jeśli rolnicy będą sobie na tych protestach pokojowo demonstrować. To rządu to ani bije, ani grzeje, to w niczym nie przeszkadza. Takie straty, jak tam ponosi się z uwagi właśnie na te blokady rolnicze, to bardziej denerwują kierowców niż na czyjś kapitał y, oddziałują. Jeśli rolnicy się zdenerwują, to rząd już ma przygotowane siły i wie, jak po prostu użyć policji w kraju, aby m, na drugi dzień przedstawić y, policjantów jako dzielnych funkcjonariuszy, którzy zwalczyli y, wściekłe bydło, które przyjechało demolować stolicę. Y, a jeśli y, po prostu to się rozciągnie w czasie, no to polscy chłopi będą musieli się albo przebranżowić, bo oni już teraz mówią, że jadą z ostatnich oszczędności wręcz na oparach i nie mają pieniędzy na działalność, nie, nie mają po prostu funduszy, żeby, żeby prowadzić te swoje gospodarstwa rolne. A ci, którzy będą chcieli pozostać na ojcowiznie, będą po prostu musieli wrócić i za te gospodarstwa się wziąć od nowa, no bo ile można y, pozwolić na. Ugorowanie ziemi, nawet takie przymusowe albo z własnej woli. Także niestety y, mówię to z przykrością jako autor tego filmu, który poznał wielu rolników, którzy naprawdę, y, jak y, jedna z bohaterek mojego filmu powiedziała, potrafią stać, kiedy. Jest zimno, kiedy wieje, kiedy pada, yy, kiedy naprawdę jest noc, dzień cokolwiek by się nie działo, oni wytrzymają, bo rolnik jest do tego przyzwyczajony. No cóż z tego, skoro plan władzy już jest rozpisany na nich i niestety happy endu tutaj nie będzie? No, to będzie już niedługo weryfikowalne, bo zostało podpisane porozumienie z niektórymi przedstawicielami tam niby środowisk rolniczych. Najśmieszniejszy w tym wszystkim jest ten aspekt, że z jednej strony podpisywał to Michał Kołodziejczak, a z drugiej strony jego kolega Zagrołni, więc Kołodziejczak niejako podpisywał porozumienie sam ze sobą. No, ale sam powiedz, czy w takim razie porównanie do Solidarności nie jest dobre. Ale rzeczywiście kiedy obsadzony agent Ale rzeczywiście, strony... za chwilę, za chwilę. Ja myślę, że przy następnej kulminacji protestów będzie, będzie można powiedzieć, sprawdzam. No już teraz właśnie to, że zaczęły się e, protesty pod biurami i pod domami polityków to za chwilę już, już jakby naruszono tą świętość Salonu Warszawskiego i za chwilę kolejna kulminacja, kolejne blokady już mogą być pacyfikowane przez służby, więc w ciągu najbliższych dni będziemy mogli tą naszą hipotezę na żywym przykładzie zweryfikować. A potem przyjdzie kolejna, na kolejne grupy, no tym bardziej, że... No zobaczymy właśnie myślę, że myślę, że no tu, tu muszę się gryźć w język, no bo jeszcze trwa ta cisza wyborcza, ale już yy, yy, nawet widziałem nagłówki na niektórych portalach, że wieś może przesądzić o wyników wyborów, więc bo jest demobilizacja yy, różnych, yy, na różnych jagodnach. Także może będzie po prostu to swego rodzaju rytualna zemsta, żeby wam się głupie polaczki w czerwcu już przy urnach nie pomyliło. Możliwe, oczywiście. No tutaj jeszcze wystarczyłoby tylko zwrócić uwagę na ten aspekt filmu, który pokazał y, tych policyjnych prowokatorów. Ja co prawda muszę uczciwie przyznać, że nie ma żadnego nagrania. Z ostatniego protestu, które wskazywałoby, że jakikolwiek policyjny prowokator rzeczywiście brał udział w tym wydarzeniu i, i prowokował, dlatego że uważnie prześledziłem wszystkie nagrania, które tam były. Jedno nagranie z człowiekiem, który rzucił jakąś kostką, okazało się nagraniem z człowiekiem, który nie jest policjantem. Jest to po prostu przedsiębiorca z Warszawy, który być może dał upust swoim emocjom. Inne nagranie pokazuje funkcjonariusza policji w pełnym umundurowaniu, który odrzucił po prostu kostkę brukową, ale tu trudno mówić o prowokacji. To jest po prostu bezczelność i złośliwość tego funkcjonariusza, no ale w pełnym rynsztunku. A pozostałe osoby, które zidentyfikowaliśmy jako funkcjonariusze policji w cywilu, nie zostały ujęte na nagraniach jako osoby, które prowokowały takie zamieszki. Co nie zmienia faktu, że takie osoby jak najbardziej mogły się tego dopuszczać, tylko to nie są pierwsi lepsi, oni zostali w tym celu przeszkoleni, i tutaj jak tworzyłem ten film, to z dużą satysfakcją sięgnąłem po materiały, proszę Państwa, sprzed, oj, y, 12 lat, tyle już, no, emisja 14 lat działa, ale z roku 2012 z Marszu Niepodległości, gdzie właśnie udało mi się nagrać taką sytuację, że. Ludzie zamaskowani, ubrani po cywilnemu, ale oni zawsze, to każdy kto był na takiej manifestacji, przyznaj mi rację, zawsze są ubrani w podobny sposób. Jakieś kominiarki na twarzach, czasem takie bandany, które tylko pół półtwarze zasłaniają, czapeczki z daszkiem, jakieś takie spodnie bojowe albo dżinsy, no ale nieważne, w sensie ubiór jest nieważny. Rzucali kamieniami w prewencję, ale tak wprost pod ich nogi, żeby krzywdy nie zrobić. Po czym prewencja uderza w marsz niepodległości, a ci prowokatorzy uciekają w boczną uliczkę i żaden z tych policjantów ich tam nie goni. Więc to jest stały element tej gry i w ten sposób też tworzy się obrazki na zamówienie rządu, bo to wszystko filmują kamery i kamery pokazują agresję ludzi, agresję tłumu, który no, ci, którzy to oglądają przed telewizorami, myślą, że trzeba jakoś ogarnąć i policja jest potrzebna. Ale z drugiej strony, też pamiętam. Ile było takich wypowiedzi co do Marszu Niepodległości, że tam, kiedy nie było policji, to marsz był spokojny? No cóż, pewnie, pewnie tak będzie, ale mamy już nie tylko wysyłanie policji na protestujących, ale mamy też no, naruszenie pewnego rodzaju paradygmatu trzeciej RP, czyli my nie ruszamy waszych, wy nie ruszacie naszych służb, bo to nawet nie policja, służby specjalne, ABW wchodzą do. Um, Domów posłów, do niedawna jeszcze ministrów, czy tam popleczników ministrów. Yy, no, coś, co jeszcze trzeba powiedzieć, rzeczywiście po 1989 na ogół nie miało miejsca. Tak, rzeczywiście. Yy, pamiętam taki yy, cytat yy, yy, to jest z, na, z prl -u. Chciałem yy, prze, przełożyć to na, na czasy obecne, bo Robert Winicki kiedyś coś takiego zrobił, że. Yy, Coś ta urna wyborcza to taka szkatułka, że wrzucasz na Mikołajczyka, a wychodzi gomułka. Yy, I Robert Winicki powiedział, że yy, no jakby dzień wyborów to taka reforma, że wrzucasz głos na yy, PiS, a wychodzi platforma. Yy, I rzeczywiście to było coś takiego, że yy, do tej pory yy, te partie rządziły sobie na zmianę i wydawało się, że nie ruszały siebie nawzajem. Yy, dziś tak jakby. Yy, ta strona obecnie rządząca wyczuła klimat, że, że, że po drugiej stronie po prostu ten obóz słabnie. Przy czym no dzisiaj nie będziemy o tym mówić, ale jakby popatrzeć na Jarosława Kaczyńskiego zeznającego przed Komisją Sejmową. To nie widać po nim żadnej słabości. On tam wydawał się kontrolować całą sytuację, wręcz momentami się podśmiewywał z tych różnych posłów. No ale darujmy sobie Właśnie ten Zwłaszcza z pewnej osoby poselskiej. Tak, tam była ta wymiana zdań, była cudowna, że. Panie członku. Pan, panie świadku, a panie członku, i bo pan członek i tak dalej. Ale to, to są takie żarciki, szkoda państwa czasu tym zajmować. Natomiast tutaj. Ja myślę, że to też duża presja koalicjantów, bo tym obecny rząd różni się od poprzedniej konfiguracji władzy pod gabinetem Donalda Tuska i Ewy Kopacz, że tym razem to jest po prostu szersza koalicja i muszą się y, ci ludzie po prostu liczyć z koalicjantami, żeby ta koalicja się nie rozeszła. Mieliśmy tego przykład ostatnio w różnych takich przekomarzaniach na temat tej pigułki, dzień po i, i kwestii powrotu do pewnych zapisów o aborcji, ale tutaj akurat jeszcze był po drodze prezydent, który zawetował te projekty. Natomiast jeśli chodzi o rozliczenie osób jakby z poprzedniego gabinetu, to już jest sprawa bardziej oczywista, dlatego że tutaj, no, jakby PiS przez ostatnie 8 lat y, no, zachowywał się tak, jakby nigdy tej władzy miał już nie stracić. Myśmy też nie raz tutaj zwracali Państwa uwagę, że rząd prawa i sprawiedliwości sięgał do rozwiązań pod tytułem: Raz przejętej władzy nie oddamy nigdy. I to się przeciwko niemu obróciło, tak naprawdę, no bo teraz, teraz te różne. Wszechwła elementy wszechwładzy państwa dzierży platforma i będzie wykorzystywać wykorzystywać je do Ale swoją drogą ja się zastanawiam bezwzględnie. E, rzeczywiście tutaj czy się skończyła protek protekcja zagranicznych służb specjalnych, którymi, e, którą to, to pis ewidentnie się cieszy. Nie wiadomo, nie wiadomo, no właśnie, ale wiesz no, bo nie mogę sobie w głowie jakby tego pomieścić, że partia, która no tak jak Viktor Orban na Węgrzech Zrobiła sobie w dużej mierze porządek z mediami, przejęła te tytuły, które mogła. Miała całą propagandę i niekończące się fundusze na ten temat. Miała y, prezesa banku, miała prezydenta. M M w, w zasadzie nie mogę uwierzyć, że PiS przegrał te wybory, chociaż wewnętrznie y, cieszę się, No żałuję, że na rzecz Tuska, ale, ale ja nigdy zwolennikiem PiSu nie byłem i nie będę. Natomiast... Y to jest aż niepojęte, i skoro ja się nad tym zastanawiam osoba postronna i mnie życzliwa, to jednocześnie mówię o tym dlatego, że być może wewnątrz PiSu też był szok, że te wybory przez nich zostały przegrane. I, I może oni po prostu nie byli zupełnie na to przygotowani. Może scenariusz był taki, że jeszcze tę jedną kadencję wycisnąć i teraz będą mieli cztery lata, żeby pochować pewne brudy, pozamiatać Ale pod dywan. Ale to, to jest właśnie, oni nie wzięli właśnie przykładu z Orbana. Orban y, zrobił tą reformę, też miał większe możliwości, bo on miał większość konstytucyjną. To też y, zmienia pewne rzeczy. Tak, PiS tej, zdecydowanie. PiS tak. o tą większość konstytucyjną, o większość tą trzech piątych do obalenia weta prezydenckiego nawet się nie otarł nigdy. No, ale no to, to cóż. Y, tutaj może ważna, ważną rzeczą trzeba powiedzieć, że no, oczywiście podniósł się klangor, że wchodzi się do domów posłów objętych immunitetem. Gdzie, no, że tak powiem, te domy, biura nie są objęte tym immunitetem, chociaż ulubiony prawnik, jeden z ulubionych prawników, profesor Chmaj, do niedawna przynajmniej ulubiony prawnik obecnej władzy, wysmażył swego czasu taką opinię, że jak najbardziej to obejmuje. No, nie mogę tej opinii odmówić pewnej wartości merytorycznej, no bo wyobraźmy sobie, że tam posła nie można zatrzymać, ok, ale to mu będziemy, prawda, co dwa dni wchodzić do biura, do domu, do domu, do biura, do rodziców yy, i tak mu przeszukiwać, zabierać wszystko, no, no, no i uniemożliwimy mu tak naprawdę funkcjonowanie. Ale jeśli to... na przykład posła nie ma yy, w nieruchomości. To wtedy nieruchomość jest wyjęta spoza immunitetu, tak jakby. Chociaż no, środowisko ale nie, w ogóle. Zbigniewa Ziobry mówi, że tam bardzo ważne są nośniki, które ABW zarekwirowała, na których są różne informacje, takie no, ale przede się przede tajne. Ale przede wszystkim a propos domu Zbigniewa Ziobry. Każdy ma prawo do tego, albo być osobiście przy przeszukaniu, albo żeby jego pełnomocnik był przy przeszukaniu, żeby był jakikolwiek świadek. No to akurat muszę przyznać rację stronie pisowskiej, że nawet esbecja, jak trzeba było, to wyciągała za przeproszeniem ciecia. Żeby był jakiś świadek przy przeszukaniu, żeby nie było, że coś podrzucili. Ale tutaj przepraszam Cię, bo wiesz, no nie byliśmy na miejscu, nie wiemy jaka jest sytuacja, ale ja gdzieś czytałem dzisiaj, przygotowując się do tego programu, taki komunikat, że drzwi do jego domu zostały wyważone nie dlatego, że nikogo tam nie było, ale dlatego, że służb nie chciano wpuścić, że ludzie znajdujący się na miejscu w tym domu nie chcieli wpuścić służby. To znaczy, że tam ktoś był w domu Zbigniewa Ziobry. Nie, akurat z tego co mi wiadomo, to po prostu tam nikogo, nikogo nie było. No i nie, przede wszystkim no to zainteresowanego należy poinformować, że prawda, wchodzimy do pana, jak wchodzimy do różnych, do różnych miejsc i prawda, może pan wysłać pełnomocnika, żeby był na miejscu przeszukania. Oni sobie chodzili tam kilka godzin, dopiero jak pełnomocnik dojechał. To też były problemy z jego wpuszczeniem i oni w ogóle 24 godziny przeszukania, co oni tam prawda szukali ukrytych y, jakichś skrytek, nie wiem, ogród przekopywali. Może no, tak. to jest No wiesz, ale to nie jest dziwne, no facet był Ministrem Sprawiedliwości, Prokuratorem Generalnym, a tam w, jakby w tle tej całej sprawy jest na przykład kwestia zakupu Pegasusa. I to już są bardzo poważne rzeczy. Ja jeszcze zaraz o tym powiem, to, ale Ale, ale to, to, jest, że... to, jest, Tutaj jest wiele wątków i tu nie ma też czasu, żeby je wszystkie omawiać, ale trzeba powiedzieć, że władza moim zdaniem zaliczyła pewnego rodzaju brznęk propagandowy, bo oni oczekiwali, że... No wiadomo, że Ziobro ma nowotwór, Właśnie, że on ale ma... się... Nie, z, nie zjawi. Ja już słyszałem z 10 teorii, że ta, nie to, to, jest, to historia. jest Przepraszam bardzo, ale ja w to nie wierzę, bo to wystarczy obejrzeć i, i spojrzeć, spojrzeć na to, jak on wyglądał na mhm. tych konferencjach pod swoim domem. E, tak nie wygląda człowiek zdrowy. E, I tak nie brzmi człowiek zdrowy. E, nie żebym mnie to jakoś szczególnie, e, żebym się jakoś szczególnie też z tego cieszył. Ale no, on przyjechał, pokazał się i moim zdaniem właśnie oni myśleli, że on nie przyjedzie, że właśnie jest i że będą mogli powiedzieć, a tak ziobro widzicie, symuluje dalej chorobę i tak dalej. <laughs> Więc... no w każdym razie ja uważam, że w tym momencie powinniśmy powiedzieć Państwu w ogóle na jakiej podstawie służby weszły do domu Zbigniewa Ziobry. Zresztą nie tylko do niego, bo funkcjonariusze ABW weszli do 25 mieszkań tego dnia, zatrzymali cztery osoby. Natomiast najgłośniejsze, bo... Tak na marginesie, właśnie powiedziałem, przygotowując się do tego materiału. Yy, myślałem w pewnym momencie, że wyjdę z siebie, kiedy otwieram dziesiątą stronę yy, zatytułowaną nie uwierzycie, co służby znalazły w domu Ziobry. Albo funkcjonariusze no ABW znaleźli. weszli do domu byłego tam ministra sprawiedliwości, zobaczcie, co znaleźli. No wiecie, co już te clickbaity, to żeby im bokiem wyszły, bo nic nie znaleźli. Ale no, nie, ale ja wiem ja jedną rzecz, to wiem, co znaleźli. Znaleźli strategię komunikacyjną zjednoczonej prawicy i ją zabrali. Jest... O, no właśnie, bo to, jest, to jest jeszcze są tak zwane okoliczności, czyli jakby jest pretekst, jest powód, jest oficjalna narracja, a co przy okazji jeszcze to jest jakby oddzielny temat, no, ale my możemy mówić o tym, co oficjalnie. Więc proszę Państwa, oficjalnie yy, chodzi o to, że y, Zbigniew Ziobro swego czasu jeszcze jako szef partii pod tytułem Solidarna Polska, która dzisiaj się nazywa Suwerenna Polska, y, dysponował takim funduszem, nazwanym Funduszem Sprawiedliwości, który od początku miał być powołany na rzecz ofiar wymiaru sprawiedliwości. Dla tych wszystkich, którzy zostali poszkodowani, dla tych wszystkich, którzy zostali niesłusznie skazani, którzy ucierpieli w wyniku działań wymiaru sprawiedliwości, no to oni mieli z tego Funduszu Sprawiedliwości właśnie dostawać jakieś rekompensaty. Tymczasem w ciągu kilku lat rządów Prawa i Sprawiedliwości, czy tego obozu Zjednoczonej Prawicy, ten Fundusz Sprawiedliwości, jak zresztą wszystkie fundusze w czasie PiSu, stał się po prostu takim źródełkiem gotówki dla swoich. I na przykład tutaj przy okazji właśnie przeszukania domu Zbigniewa Ziobro, głównym motywem było zdobycie dokumentacji, która pomogłaby w śledztwie na temat przekazania 100 milionów złotych, no niebagatelna suma trzeba przyznać, dla fundacji Profeto, którą zarządzał ksiądz Michał Olszewski, skądinąd dobry znajomy Zbigniewa Ziobry. I te pieniądze na przelane na Fundację Profeto miały posłużyć do budowy ośrodka Archipelag, który z kolei to miał właśnie zajmować się pomocą dla, dla takich. Dla ofiar przez. Tak. No jakby. Tu mi przychodzi taka dygresja do głowy: jak swego czasu Robert Bąkiewicz zdobył duże pieniądze na też zakup jakiegoś tam ośrodka pod Warszawą. To też miał być jakiś tam szczytny cel, a potem on powiedział, że tam po wybuchu wojny na Ukrainie zaczęli kwaterować tam Ukraińców i jakby tyle z tego dla Polski Narodowej było. No ale to już mniejsza o to, bo mówię, to były, to były różnego rodzaju fundusze dla swoich. Cały ten na przykład ośrodek. Romana Dmowskiego i Paderewskiego y, też y, był jedną wielką nagrodą dla wszystkich sił, tak zwanego antysystemu, które wzięły udział w akcji, mimo wszystko Duda. Tam robiłem parę lat temu o tym też program, tutaj w emisji, że Ci, którzy wzięli udział w tej akcji, mimo wszystko Duda i przyczynili się do zwycięstwa Andrzeja Dudy w tej drugiej turze ostatnich wyborów prezydenckich, zostali potem sowicie wynagrodzeni. Niektóre fundacje powstawały 3, 4, 5 miesięcy przed przekazaniem przelewu na wiele milionów złotych. Więc tutaj y, mamy tę kwotę 100 milionów złotych, która w świetle prawa, no jakby wszystko się zgadza, została przekazana y, tej fundacji księdza Olszewskiego Archipelag y, i ona miała pomagać y, ofiarom. Systemu sprawiedliwości, no więc byłoby wszystko ok, ale po drodze gdzieś tam zginęło 3 miliony 600 tysięcy złotych. I tu chciałoby się powiedzieć, pamiętam jak kiedyś Stanisław Michalkiewicz na jednym z wykładów mówił o aferze FOZ i mówił, jakie to były gigantyczne miliardy po prostu rozkradzione, i on użył takiego zdania, że w samych oparach tej ofery, afery. Niejedną fortunę można byłoby wykroić z samych tych takich pochodnych, więc tu mamy taką sytuację, że właśnie jest dotacja na 100 milionów i tam 3,5 miliona gdzieś po drodze znika i nikt nie wie, gdzie te pieniądze są, nie, nie są w stanie ich przynajmniej na ten moment rozliczyć. I chciałby się powiedzieć, o cóż to tam skromne, 3,5 miliona w obliczu całych 100, które zostały przekazane. No ale. Te 3,5 miliona mogły zasilić czyjąś prywatną kieszeń. I tego dotyczy śledztwo. A drugą, właśnie mm, przyczyną przeszukania domu miał być kontekst zakupu programu Pegasus, izraelskiej aplikacji czy oprogramowania szpiegowskiego, którym to Zarządów PiSu opozycja była inwigilowana i obecnie są na to dowody. I również ten system Pegasus miał zostać zakupiony z jakiegoś nieznanego mi powodu z Funduszu Sprawiedliwości. Więc, co by nie mówić, proszę Państwa, bo staram się zachowywać maksymalny obiektywizm. Co by nie mówić o tym rządzie, o tej władzy, o tym, kim jest, skąd jest i jaki jest minister Bodnar. To tutaj, moim zdaniem, podstawa do, do wszczęcia tego śledztwa jest bardzo mocna, bardzo poważna i uzasadniona, tylko okoliczności zatrzymania, okoliczności przeszukania, no są takie właśnie w stylu odpowiednim dla tego rządu, w stylu takim jak, jak te prowokacje policyjne, takiej trochę bandyterki. No. no to znaczy, ja bym powiedział tak, można rzeczywiście prowadzić śledztwo, tylko pytanie, można szukać dokumentów, jeżeli czegoś nie ma w Ministerstwie Sprawiedliwości. Pytanie, co jest w Ministerstwie Sprawiedliwości? My tego nie wiemy. Czy tam coś zginęło, czy może tam ta dokumentacja jest w najlepszym porządku i jest to takie właśnie trałowanie, a nóż coś znajdziemy. No bo jeśli, że tak powiem, nie ma żadnych tam luk, nie zginęły żadne dokumenty, no to przepraszam, czego szukamy? Jeśli dokumentacja była zaakceptowana i jeśli była kompletna. Oczywiście może być tak, że nie wiem, była niekompletna i ktoś na to spojrzał przez palce, że a no dobra, nie ma, nie ma wszystkich załączników, nie, wiem, nie ma wszystkich faktur yy, i OK. Natomiast ja uważam, że z tego zrobiono, z tego zrobiono pokazówkę, z tego zrobiono też pokazówkę, moim zdaniem, dla te, dla, tych, dla twardego lewackiego elektoratu, bo no zamknięto właśnie księdza na trzy miesiące, to dobrze właśnie biorą się za tych pasi brzuchów, no powiem tak, tylko e, Powiem ostro, tylko rząd odwołujący się do idei niemalże satanistycznych był w stanie zamknąć kapłana w Wielki Czwartek. Dobrze, że nie w Wielki Piątek, bo wiecie, państwo Wielki Piątek, św Wielkie Święto, historyczne święto demokracji ma pod tym względem pewne tradycje, tam też przeprowadzano w Wielki Piątek pewien proces sądowy, jak się skończył, wszyscy wiemy. Także ja uważam, że to jest. Nie, no, bo to, to wiesz, możemy się cieszyć, że na razie oni się biorą za, za jeszcze, do niedawna, jeszcze do niedawna rządzących, ale za chwilę zaczną szukać wszędzie indziej prawda? będą tak sobie nasyłać służby specjalne na każdego. Będą. Jak to sam y, powiedział, będą y, szukać jakiejś podstawy prawnej, jak powiedział sam Bodnar, będą stosować prawo tak, jak oni je rozumieją. I żadne paragrafy, żadne przepisy, które mają nas chronić przed monopolem na przemoc państwa, jak to powiedział pan Sienkiewicz, nie będą nas już chroniły. To, tak, więc ja powiem nie jestem y, nie jestem tutaj jakimś wielkim fanem. Y, y, Zbigniewa Ziobry, ale jak mawiał Franz Maurer w imię zasad. Nie będę kończył. Tak, no i tutaj w, ja może spuentuję to w ten sposób, że póki to te dwa największe ugrupowania polityczne y, zwalczają się wzajemnie, to dla nas dobrze. Dlatego że nie ma gorszej sytuacji, y, niż jak to pisał polski poeta W Największej Zgodzie Psyzająca Zjadły, czyli. Kiedy jedno z ugrupowań osiąga pełen konsensus polityczny i może robić co chce, bo nie ma już żadnych wrogów, którzy mogliby mu się przeciwstawić. Więc ja tutaj można powiedzieć, jeśli już jesteśmy w tym ukropolinie naszym, bo ja jestem człowiekiem, który uważa, że myśmy ojczyznę już stracili. To nie jest tak, że to, że my mówimy po polsku, to, to, to oznacza, że tam właśnie Polska nie zginęła. Chciałbym tak myśleć, ale uważam, że to jest raczej tak, że my jesteśmy po prostu na etapie państwa podziemnego, które jakoś tam się organizuje pod okupacją. No, Niemniej jednak, dopóki oni biorą się za łby, to my mamy święty spokój. Natomiast zgadzam się w 100% z tym, co powiedziałeś, że w momencie, kiedy oni siebie porozliczają, to wezmą się za nas. Nie mam co do tego żadnych wątpliwości. W momencie, kiedy mm, okaże się, że m, rząd y, Donalda Tuska na poważnie wziął się za rozliczanie PiSu i y, część powsadzał, a resztę steroryzował, zastraszył pozostałych, przekupił i ma z nimi święty spokój. To nastanie taki terror dla Polaków, że my nie będziemy wiedzieli, gdzie uciekać. Tak A już że... jest projekt y, ustawy dotyczącej mowy nienawiści. On co prawda jeszcze teraz pewnie nie wejdzie, póki jest prezydentem Andrzej Duda, ale co będzie w przyszłym roku, to nie wiadomo. No tak, A to ale... już będzie narzędzie na takie środowiska jak nasze. Ale to tak, ale tu trzeba jakby jedną rzecz podkreślić, bo my Polacy mamy taką tendencję do wybierania mniejszego zła. Do kibicowania komuś za wszelką cenę, no bo trzeba się opowiedzieć po jakiej ze stron. Ja zawsze mówiłem, że nie trzeba. Yy, uważam, z dumą to podkreślam, że w y, ostatniej kampanii prezydenckiej byliśmy chyba jedynym takim troszkę bardziej znanym medium w internecie z tych niezależnych rozgłośni, które powiedziało ani ten, ani ten. Nie zmusicie nas, nie postawicie nas pod ścianą, żebyśmy dokonali wyboru. I dlaczego o tym mówię? Bo. Yy, Tutaj mamy teraz rząd, który będzie ścigać y, za mowę nienawiści. Już mamy te różne tęczowe paragrafy, które będą y, zwalczać za myśl zbrodnie. Ale dosłownie przed chwilą przecież były projekty ustaw, które mówiły o tym, że będą ścigać ludzi za nieumyślne na przykład szpiegostwo, za jakąś nieumyślną agenturalność. Y, poprzedni rząd chciał oceniać wedle swojego widzimisię, kto jest na przykład agentem Rosji, agentem Putina, agentem jakichś obcych wywiadów, to oni mieli. Do... Więc chciałbym się powiedzieć, no co za różnica, za jaki paragraf nas skażą? Jedni i drudzy, wybaczcie mi to słowo, ale wszyscy je znamy, więc po prostu go użyję, chcieli nas wziąć za mordę. I y, to jest y, taki trend, który w polskiej polityce się coraz bardziej zaostrza. I jeszcze raz wracam do tego powiedzenia, już płynnie przychodząc do ostatniego tematu, że w największej przyjaźni psy zająca zjadły, że nie ma gorszej sytuacji dla nas, Polaków, kiedy tamci na górze się dogadają. A tutaj, już właśnie w trzecim temacie ciekawostka w marcu w Waszyngtonie z wizytą. W delegacji ze strony polskiej był prezydent Andrzej Duda oraz premier Donald Tusk. I tutaj y, pojawiła się taka deklaracja ze strony Donalda Tuska, że mimo iż różni go z prezydentem Polski bardzo wiele różnych y, kardynalnych kwestii. No to w tych kwestiach najważniejszych dla, jak on to nazwał, bezpieczeństwa i obronności Polski, mówią jednym y, słowem, jednym zdaniem, jednym tonem, jednym poglądem, i to by wskazywało, że właśnie y, wydaje mi się, że w stosunku y, do Polaków, którzy po prostu mają inne zdanie, mają jakiś taki suwerenny światopogląd, y, oni są zgodni, że trzeba zrobić z nami porządek. No niemniej jednak, już o tym wspomniałem, że y, mieliśmy Delegację, która w marcu tam pojechała, dlatego że w tym roku minęło proszę Państwa 25 lat członkostwa Polski w Pakcie Północnoatlantyckim i z tego powodu właśnie mm, prezydent z premierem razem pojechali do Białego Domu zobaczyć się z prezydentem Joe Bidenem i yy, yy, tutaj no wszyscy oczekiwali, że będą jakieś deklaracje, że się dużo dowiemy, że tutaj dużo zostanie ogłoszone. Niedużo zostało ogłoszone, ale czegoś tam się dowiedzieliśmy. Poza sloganami, ogólnikami, takimi jak między innymi to, że zarówno prezydent, jak i premier potwierdzili, że Stany Zjednoczone jak najbardziej rozumieją położenie Polski i są gotowe nas bronić poprzez ten artykuł 5 karty NATO, to no właśnie, ja użyłem słowa bronić. A oni y, powiedzieli w sumie dosłownie, że y, Stany Zjednoczone y, są gotowe przyjść nam z pomocą, ale właśnie. Bronić to nie jest to samo, co przyjść z pomocą. Bronić to ja powiedziałem, oni powiedzieli przyjść z pomocą, a ja zawsze przy tej okazji mówię, że przyjść z pomocą to można nawet, nie wiem, z workiem cukierków, czy, czy baniakiem z wodą, czy, czy jakąś notą dyplomatyczną wyrażającą protest. Nie, to tak jak nie wiem, czy znasz tego mema, że potrzebujemy wsparcia z powietrza i leci taka awionetka z płachtą. Dacie radę. Także to może być to wsparcie. No ale jak widać w kwestiach geopolitycznych, tego, że już od ćwierćwiecza jesteśmy w tym krwawym sojuszu, jaki jest Pakt Północnoatlantycki, to nie różni za bardzo opisuj platformy, nie różni też robienie. Łaski, czy też tam inna litera, może powinna być na początku, cytując Radka Sikorskiego e, Amerykanom, bo okazuje się, że Amerykanie u nas oczywiście zbudują elektrownię atomową. Kiedy to nie wiadomo, ale wiadomo, że za bardzo konkretne pieniądze i również za bardzo konkretne pieniądze, które sami Amerykanie nam pożyczą, sprzedadzą nam tam kilkadziesiąt śmigłowców Apache. E, także rozumiecie Państwo, oni nam pożyczą pieniądze, za które my od nich kupimy, te śmigłowce, potem będziemy spłacać to oczywiście ten dług jak pożyczka, no to i odsetki są, tak? E... To jest w ogóle wspaniały motyw, ja tylko dodam jedną rzecz, bo pewnie część z Państwa zna ten film Spowiedź agenta. On był w polskiej telewizji emitowany w internecie, znajdziecie tam ten John Perkins właśnie mówi, jak Amerykanie podchodzili kraje Ameryki Południowej, żeby je po prostu rzucić na kolana i tam przyjeżdżał facet, który reprezentował na przykład Międzynarodowy Fundusz Walutowy, jakiś bank światowy i mówił, my Wam udzielimy pożyczki na rozwój. I to była taka pożyczka, która zamordowała gospodarki tych krajów, dlatego że ta pożyczka natychmiast wróciła do Stanów Zjednoczonych, dlatego że y, polegała na tym, że Amerykanie udzielają pożyczki na inwestycje, które miały przeprowadzić amerykańskie firmy na terenie na przykład Ekwadoru. Y, więc w Ekwadorze ta pożyczka nie zostawała ona służyła tylko do jakichś inwestycji która się nie zwracała i tutaj tak jak Kamil zauważył proszę państwa 96 śmigłowców typu Apache który no a, ale przede wszystkim zauważmy, że to nie jest tak, że Amerykanie zarobią tylko na tych śmigłowcach. A logistyka, a części zamienne… No właśnie to, właśnie, to chciałem no. powiedzieć, że ja nie będę polemizować z tym. Ja nie jestem ekspertem od wojskowości, no ale tyle akurat wiem, że śmigłowce Apache to są jedne z najnowocześniejszych śmigłowców na świecie, bo one mają jakieś własne pancerzenie, są w stanie prowadzić ogień w trudnych warunkach atmosferycznych, są w stanie przenosić bardzo skomplikowane pociski manewrujące i dalej. No Dużo by tego opowiadać, więc super, świetnie. Tylko po pierwsze, jest to broń wysoce ofensywna. Śmigłowców raczej nie wykorzystuje się do obrony. To są głównie maszyny do ataku. Więc trochę nie rozumiem. Jeśli starczy czasu, to jednak powiem, że rozumiem i dlaczego, ale yy, dlaczego kupujemy sprzęt ofensywny, no, ale do tego zaraz wrócę. Natomiast. Amerykanie, y, Joe Biden potwierdził, czy, czy, czy nasi politycy w sumie powiedzieli, że on zadeklarował, że udzielą Polsce pożyczki w wysokości 2 miliardów dolarów na zakup 96 śmigłowców typu Apache. A eksperci od wojskowości mówią, że pomijając fakt, że są to świetne maszyny, to są jednymi z najdroższych w eksploatacji, że jeśli państwo. Decyduje się na zakup tylu tych śmigłowców, a nie ma na przykład zagrożenia u granic, tak jak ma, nie wiem, powiedzmy, Izrael, który cały czas wykorzystuje te swoje śmigłowce, oni, bo oni mają taką Izrael-wersję, właśnie po prostu apacza. No nam się jakoś nazywa po hebrajsku, ale, ale to jest taki właśnie apacz. No to oni cały czas je używają. I to nieważne, czy ja lubię Żydów, czy nie lubię Żydów, ale tu muszę przyznać, że powiedzmy, okej, okay, mają, bo używają, tam to jest potrzebne. Na Ukrainie, powiedzmy, gdyby takie śmigłowce były oczywiste, czy, czy, ale po co nam w Polsce śmigłowce bojowe tego typu, które są yy, no nie tylko czysto ofensywne, ale jakże drogie. Więc puenta tu jest taka akurat, bo tu kilka puent jest, ale tak konkretna jest taka, że te śmigłowce nawet stojąc, nie będąc w ogóle wykorzystanymi, Generują gigantyczne koszta. Właśnie to, co Kamil powiedział: serwisowanie, gwarancje, obloty i tak dalej to wszystko y, będzie nas bardzo dużo kosztowało ponad te 2 miliardy, które pożyczymy, będziemy musieli spłacić. Także chcę, żebyście Państwo mieli tego świadomość, że z jednej strony tu krzyczeliśmy, że y, polska armia jest rozbrajana. z drugiej strony doskonale wiemy, że ten przetarg na śmigłowce od już dekad, nie został zrealizowany, że dysponujemy starym, poradzieckim sprzętem, że te nasze wysłużone Mi-24 to już po prostu pomstę do nieba wołają, że nadal są na wyposażeniu polskiej armii, ale jednak prawie 100 sztuk śmigłowców, które są tak piekielnie drogie yy, i za no, 2 miliardy dolarów przecież to jest gigantyczna suma, a to jest tylko pożyczka, która ma pomóc nam. To nie jest koszt. To jest tylko pożyczka, która ma nam pomóc w tym zakupie. To też A jest ważne. może być tak, że więcej wydamy. No ale w kontekście tego, co mówi na przykład Emmanuel Macron, że być może niektóre państwa NATO będą musiały wysłać na Ukrainę swoje wojska, co już wcześniej zaczął jako pierwszy demaskować premier Słowacji Robert Fico. No to to wygląda zupełnie inaczej, no bo to, to mi przypomina też taka taktyka była propagandowa w ZSRR, że my, prawda, nie, nie chcemy, ten będziemy się bronić, ale my będziemy bić wroga na cudzej ziemi. To, to w latach 30. Takie, tam Aleksander taki film, dobry był radziecki, właśnie, że, że będą bili na cudzej ziemi wroga. No to teraz też będziemy wroga bić na cudzej ziemi tymi apaczami, być może. No właśnie, ja widzę, że tu chyba o to chodzi, bo proszę Państwa, ewidentnie wojna na Ukrainie planowana jest jeszcze na kilka lat. Zamówienia, które składa Polska, będą realizowane przez najbliższe około pięciu lat pierwsze powiedzmy zamówienia zostaną sfinalizowane dopiero za 2-3 lata i większość sprzętu, który my zamawiamy, to nie jest sprzęt obrony, bo gdyby Polska kupiła na przykład skomplikowany, nowoczesny system obrony przeciwpowietrznej, ja bym się słowem nie odezwał. Jakieś przynajmniej takie właśnie baterie typu Patriot i tak dalej. Nic bym złego nie powiedział. Tego potrzebujemy. Odkąd tylko pamiętam, jeśli miałem jakichś znajomych żołnierzy, to oni mówili, że to jest nasza pięta hillesowa, że w wojskach w Polsce najbardziej leży obrona przeciwlotnicza. Że mamy systemy z lat 60. i 70. Nie mamy ochrony polskiego nieba. Nie ma sprawy. A tymczasem my kupujemy yy, samoloty wielozadaniowe, te F-35 które są też samolotami wyłącznie służącymi do y, ataków. Oczywiście ja w, no wiem, że można je wykorzystać na wiele sposobów, ale to nie oszukujmy się, to nie są samoloty do obrony polskiego nieba. To są samoloty bojowe, do, do, czysto do ataku, do niszczenia celów naziemnych. Y, kupujemy te wyrzutnie HIMARS w gigantycznej po prostu liczbie, które też służą do rażenia celów wroga na jego terytorium. My ale no to I by, teraz jeszcze ta te patrz, Być może właśnie po to panowie polecieli do Waszyngtonu, dostali instrukcję i tyle. No, a tymczasem jest 21, proszę państwa. Skończyły się wybory i przyszły wyniki. One są bardzo bliźniaczo podobne do wyborów parlamentarnych. Te słupki mi na chwilę zniknęły, więc muszę je przerzucić do tego. Tak, 33,7 PiS, 31,9 Koalicja Obywatelska, 13,5 Trzecia Droga, 7,5% Konfederacja i bezpartyjni samorządowcy, 6,8 Lewica. Dwa i siedem bezpartyjni samorządowcy, trzy i czekaj, Bo dwa razy usłyszałem Wynne sekundę. Od Konfederacji, jakbyś mógł jeszcze raz, 7,5 pół konfederacja, tak. ale to jest ta konfederacja i bezpartyjni samorządowcy. Ale to z Część tam tych bezpartyjnych była schizma. Nie, ja wiem, ja wiem, tam by jest kilka. Ale... Tak, sześć i osiem lewica, 2,7 i siedem ci rdzenni bezpartyjni samorządowcy i 3,9 i dziewięć pozostałe, jak to określano na bazarku, lokalne warzywa. Więc tak to wygląda. Tam była jeszcze mapka. W Warszawie wygrywa Rafał Trzaskowski prawie 60%. Czyli w pierwszej turze. E, tak, e, i drugi jest Tobiasz Bocheński, natomiast Pis wygrywa w sześciu województwach: w łódzkim, świętokrzyskim, małopolskim, podkarpackim, lubelskim i podlaskim, ale to oczywiście nie oznacza, że oni tam będą rządzić, bo to kwestia. Tak, układanki. bo to jest właśnie na przykład w łódzkim PIS zawsze wygrywał, ale nigdy w Łodzi. Tak. To jest... Kraków, tak. W Gdańsku Aleksandra Dulkiewicz 62. W Krakowie gibała z Aleksandrem Miszalskim z platformy w drugiej turze. Tak to miga. Tak. W Katowicach Marcin Krupa też wygrywa w pierwszej turze też kandydat platformy. No krótko mówiąc, Ta platforma jak zwykle bierze duże miasta. Bierze duże. Bez znaczy, wątpienia. ja bym powiedział, że to jest tak yy, trochę bez zmian z jednej strony, to skomentujmy to dosłownie jednym zdaniem. Ja muszę powiedzieć takie pierwsze wrażenie. PiS obronił, obronił tą swoją pozycję, ale widać, że platforma się do niego zbliża. Aczkolwiek to, to było do, do przewidzenia, bo to jest taki efekt, no, no jeszcze idą siłą inercji. Ale to wcale moim zdaniem nie wróży tej obecnej koalicji. Te wyniki nie wróżą dobrego rezultatu. No właśnie, bo ja przed chwilą widziałem tutaj mapę województw. Mówiliśmy w programie, że rolnicy pokażą tamtej platformie i już na nich nie zagłosują. A tymczasem PiS tylko w sześciu województwach wygrywa. No to... Ja myślę, że platforma przed wyborami europarlamentarnymi będzie traciła rozpęd. Natomiast widzimy, że. No, no w ogóle ten rozdźwięk, exit poll PiS 33,7, Platforma praktycznie 32. To jest 1,5% różnicy. Ale to mówię Ci, to jest jeszcze, oni, Platforma jeszcze idzie rozgrzana prawda, dorwaniem się do władzy. Ale zobacz, że teraz Platforma już praktycznie wyrównała się z PiSem i nie potrzebuje tych koalicjantów. Jeszcze, jeszcze lada dzień, a Platforma sama z siebie przebije To Znaczy PiS. ja myślę, że Platforma teraz idzie na konsumpcję lewicy. Mhm. A zostanie platforma z trzecią drogą? No, co? Nie wiem, czy to będzie dobrze, czy źle. Ja uważam, że będzie raczej źle, bo y, platforma z, z, może i zje lewicę w sensie strukturalnym, ale zostanie zainfekowana głęboko, jeszcze głębiej tymi lewackimi poglądami. Będzie jeszcze gorzej. Teraz moim zdaniem y, kiksem dużym jest wynik konfederacji. Ten alians z bezpartyjnymi nic im nie pomógł. Zresztą no, widzieliśmy, że przepraszam bardzo, ale Sławomir Mencen położył lagę na tej kampanii na przykład. Z Moim zdaniem, albo Konfederacja przemyśli swoją przyszłość. To może odwrotnie, może właśnie przy tak słabej kampanii, y, jaką miała Konfederacja w samorządach, y, to jest dobry wynik. Nie moim Oni zdaniem niewiele, a jednak 7,5%. No to, ale to wiesz co, zobaczymy, na ile to się mandatów w Sejmikach przełoży, bo może się przełożyć dosłownie na pojedyncze mandaty. I znowu nie będzie tej roli, którą sobie wyśnili konfederaci, że gdzieś tam przynajmniej w jednym, dwóch województwach będą języczkiem uwagi. Sondaże ostatnie tuż przed ciszą wyborczą dawały im jednak znacznie lepszy wynik, gdzieś koło no, 9, 10, 11% procent w tych granicach. A oni, przyjmijmy, że to był alianz, oni nie zrobili swojego samodzielnego komitetu, tylko przyłączyli tych bezpartyjnych samorządowców, jak się okazało, nie wszystkich, a nawet zdecydowanie No właśnie, mniejszość. a ta druga część bezpartyjnych, która poszła 3 z Korwinem? 3,9% to, to 4% to wcale nie jest źle. Dlatego, ale mniej, że... mniej niż poprzednio. W poprzednich wyborach samorządowych... No, ale to nie był właśnie 5. komplet wtedy bezpartyjnych. No... Powiedzmy, w sensie, ale... bo to jest jakaś, nie, jakaś część bezpartyjnych, Zobaczy... nowa partia Zobaczymy. Zobaczymy. Zobaczymy, znaczy wiesz co, trudno to teraz mówić, bo nie mamy jeszcze podziału Oficjalnych na Oficjalnych postrzegu... nie mamy przede wszystkim wyników. Znaczy to, wiesz są co, to, to jest tak, ja bym zakończył tą, na to nasze rozważania taką konkluzją, bo to są wybory generalnie, gdzie wszyscy mogą odtrąbić zwycięstwo. PiS odtrąbi zwycięstwo, bo ma pierwsze miejsce. E, platforma odtrąbi zwycięstwo, bo wygrała duże miasta. Trzecia droga odtrąbi zwycięstwo, bo będzie współrządziła prawdopodobnie w większości województw, i tak dalej, i tak dalej. Więc proszę Państwa, zostawmy to. Jak już będą oficjalne wyniki, to zrobimy pewnie parę programów e, z pogłębioną analizą. Chociaż tak, na dobrą sprawę, e, chciałoby się powiedzieć: e, Nie żyje król, niech żyje król, bo e, teraz, e, proszę Państwa, kończy się kampania wyborcza. I zaczyna się nowa kampania wyborcza, bo przecież y, tuż za rogiem Europarlament. A także tak, także zaczyna się gorący czas i no słuchaj to na tym może poprzestaniemy jeszcze y, na, y, trochę parafrazując y, satyryczne filmy Dzieli nas piłka. Na koniec trochę prywaty. Będzie wieczór wyborczy, aczkolwiek formule mojej solowej, bo po prostu już nie udźwignąłem problemów technicznych na chrobrym szlaku. Jak zaraz tu skończymy, to ja lecę do drugiej lokalizacji. Może nie zacznę punktualnie o 21.30, a na przykład 21.37 czy tam później, i, czy 45 i, i będzie takie podsumowanie wyborów. Będziemy więcej już trochę wiedzieć o, o tej wpół do dziesiątej. No, ale to wy, mnie tam już nie będzie, natomiast ja, proszę Państwa, w imieniu emisji jeszcze y, zwracam Państwa uwagę. Na początku zacząłem od takiej wątpliwości, czy jest sens robić programy w pierwszą niedzielę miesiąca zawsze, y, bowiem z jednej strony o tym wtedy pamiętacie, ale z drugiej, tak jak dzisiaj, mam pewien niesmak, że tydzień po y, już rozpoczęciu kwietnia my komentujemy wydarzenia ubiegłego miesiąca, więc być może będzie tak, że przyszłe komentarze konieczne, jeśli ta pierwsza niedziela ma nam się aż tak mocno przesunąć w czasie, y, to z robimy po prostu na koniec miesiąca, na przykład w ostatnią niedzielę miesiąca i jeszcze też godzina może ulec zmianie, prawda? Tak, być może będzie trochę wcześniej, wcześniej bo czasem istnieje taka potrzeba, że ja bym jeszcze tego samego dnia chciał wrócić do domu, a o 21:00 to jest mało. Realne. Ale Wrócić do domu w Krakowie, tak? No właśnie. No, tak, więc to, to przy, przy naszym, tak, przy naszym transporcie jest to trudne, więc, ale to, proszę Państwa, no, po prostu taki jest, taki jest świat, że czasem trzeba troszkę zaimprowizować i my po prostu będziemy. E, będziemy bardziej elastyczni. Ale to, to właśnie, to, wiecie Państwo, to polska improwizacja zawsze nam wychodziła najlepiej, więc. Będziemy jak Tama we Włosławku. Tak. Trwała i na wieki. E, dziękujemy, proszę Państwa, dzisiaj za to, że byliście z nami. E, przypominam teraz ja, że warto nas wspierać finansowo, warto e, udostępniać nasze materiały, brać udział w sekcji komentarzy i e, piszcie nam, e, co myślicie o tym, e, co komentujemy. Piszcie, jakie chcielibyście w przyszłości programy zobaczyć, gdzie chcielibyście nas widzieć, bo ja najbardziej nie lubię, jak ktoś pisze, a gdzie byliście już po fakcie. Więc piszcie nam wcześniej, e, na przykład, że coś ma miejsce w Polsce za tydzień i fajnie by było jakbyśmy przyjechali tam z kamerą to my wtedy będziemy mieli jakąś szansę zaplanować to a nie że łapiecie nas na gorącym uczynku że my tego dnia w Warszawie a tu się na przykład w Krakowie czy Katowicach tyle działo więc e, tyle ode mnie. Nie rozerwiemy koniec. się też. Tak, tak, nie rozerwiemy się, a bardzo byśmy chcieli i żebyśmy mogli, to musicie Państwo nas wspomóc przede wszystkim finansowo, bo ja wczoraj też e, w relacji z Warszawy mówiłem e, etap e, do sprzętowienia naszego studia e, i w ogóle naszej całej techniki mamy już prawie zamknięty, prawie już wszystko mamy, co potrzebowaliśmy z takich najpotrzebniejszych rzeczy. E, teraz e, najbardziej paląca dla nas sprawa. To kadry, to po prostu zatrudnienie ludzi i to nie dziennikarzy, tylko techników. Nam bardzo brakuje operatora, montażysty, realizatora, to jest bezcenne, ale jednocześnie to są ludzie, których nie znajdziemy w naszej bańce światopoglądowej, że oto tu przyjdzie patriota, operator i będzie pomagał. Nie. To są ludzie, którzy mają konkretny fach w ręku, cenią się bardzo i to kosztuje. Więc, proszę Państwa, jeśli naprawdę chcecie liczyć na rozwój naszej stacji, no to niestety, tu powiem jak Gierek, yy, prostu pomożecie, bo jeśli tak, to, to my yy, to rozwiniemy, a jeśli nie, no to spotkamy się yy, już niedługo w tej samej formule, yy, która mam nadzieję, że też Państwa satysfakcjonuje. Tyle na dziś. Dobranoc.